Witam w kolejnym odcinku mojego cyklu opowiadającego o budowie przydomowego schronu. Dziś opowiem o izolacji termicznej podłogi. Po opanowaniu problemów związanych z wodami gruntowymi, o czym opowiadałem w innych odcinkach, oraz po uruchomieniu wentylacji, postanowiłem wykonać izolowaną termicznie podłogę z paneli podłogowych. Chciałem, żeby wewnątrz nie panowały spartańskie warunki, dlatego ułożyłem kilka warstw izolacji cieplnej na podłodze. Użyłem styropianu o grubości 5 cm. Taka gruba izolacja daje uczucie ciepła, gdy chodzi się po podłodze i dodatkowo spowodowało to, że nastąpiło wyrównanie podłogi bez użycia wylewki samopoziomującej. Koszt użytych materiałów nie był wysoki, a w efekcie uzyskałem wrażenie przytulnego wnętrza. Oczywiście podczas układania paneli pojawił się problem nierównych ścian i różnic szerokości wnętrza sięgających kilku centymetrów. Myślę, że przy wybraniu szamba jako konstrukcji jest to nieuniknione, ale mimo wszystko efekt końcowy był bardzo zadowalający. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie opisywane przeze mnie wcześniej ostatnie zalanie bunkra. Wszystko, woda stoi tak, że jest, nie da się w ogóle tutaj już korzystać z tego. Wszystko to wleciało przez ściany w czasie roztopów. Wszystko. Pływa podłoga. Całe układanie podłogi, tyle jest warte. Wszystko jest mokre. Wszystkie materiały, które były użyte, są mokre. Wszystko dostało się przez łączenie ścian. To jest po prostu tragedia. Zebranie grzewnicy, rozebranie podłogi, uruchomienie ponownie pompy, uzyskałem wysuszenie ścian. Suszy się podłoga, to OSB, jedna, druga, trzecia, styropian. Może coś z tego się uratuje, żeby ułożyć jeszcze raz. Została tylko jedna mała kałuża. Tu mam wybiory. Ku mojemu zaskoczeniu udało mi się osuszyć zarówno płyty OSB, jak i panele podłogowe, które nawet nie uległy odkształceniom. Już kilka tygodni potem udało mi się ułożyć z powrotem podłogę i od tego czasu nie występują z nią żadne problemy. Myślę, że dużą zasługę ma w tym ciągła wentylacja oraz środki sprzeciw wilgoci, które są stosowane wewnątrz. Na koniec proszę o komentarze i do usłyszenia w następnym odcinku.